Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj odpowiemy sobie na tak naprawdę pytanie, które zadaje bardzo dużo osób. Czy warto jest grać wojownikiem bądź też zwiadowcą, jeżeli mamy taką klasę postaci jak Druid? Opowiemy sobie troszkę o tej klasie, ja już tu na niej gram tak naprawdę kilka miesięcy. Myślę, że już na spokojnie mogę się wypowiedzieć co do tej klasy, no bo jednak troszkę już, że tak powiem, zobaczyłem jak ona działa i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego jest taki filmik na kanale, jaka klasa jest najlepsza i ja go nagrywałem, jak jeszcze nie było właśnie druida, więc jakby ten filmik będzie takim, powiedzmy, uzupełnieniem do tamtego. Kto będzie chciał, to sobie obejrzy, kto nie, no to nie. Na początku standardowo, zjedźcie sobie w dół, macie teraz chwilkę, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Na wczorajszym odcinku wam przypomniałem na początku i było tych kciuków bardzo dużo, za co oczywiście dziękuję. I tak naprawdę chciałbym, żeby pod tym filmem było tak samo dużo, może troszkę mniej, może troszkę więcej, ale mniej więcej tyle samo. No bo wiadomo, to pozycjonuje film i może więcej osób go zobaczy. Teraz tak, jeżeli chodzi o samego druida, no to może na początek jak generalnie ta klasa postaci działa. Jego główną statystyką jest inteligencja i tutaj się nic nie zmienia, wiadomo, druga główna to HP jak w każdej innej postaci. No i jak ona działa? Przede wszystkim mamy maski. O co chodzi z tymi maskami? Bez maski druid, może na początku takie, powiedzmy, suche fakty o nim, bo czemu by nie, żebyście wiedzieli o co chodzi, natomiast później przejdziemy do tego, do odpowiedzi na to tytułowe pytanie, powiedzmy. Jeżeli chodzi o druida bez maski, to ma on przelicznik HP razy 2, ma on tutaj pancerza 10% i bije jedynie 1/3 obrażeń maga. Druid generalnie bez maski jest niegrywalny, przegrywa z każdą postacią, nawet o wiele słabszą od siebie, na przykład teraz podejrzewam, że jakieś 300 levele bez problemu by mnie mogły pokonać, więc generalnie druidem bez maski się nie gra. Jeżeli chodzi o maskę wojownika, to tak, obrażenia skalują się do obrażeń wojownika, tego zwykłego. Natomiast tutaj wiadomo, no te statystyki główne i tak dalej się nie zmieniają, to jakby nie ulega wątpliwości. Pancerz wiadomo, 50% tak jak wojownik, HP tak samo przelicznie jak wojownik i obrażenia skalują się do obrażeń wojownika. Maska niedźwiedzia, czyli ta maska, powiedzmy, wojownika jest dostępna od levela 10, więc no trzeba się przemęczyć te 10 leveli raz, dwa bez maski i od razu założyć tą maskę. Nie ma żadnych limitów ubierania maski ani nic w tym stylu, ile może być założona i tak dalej, więc generalnie no nie ma totalnie sensu grać tym druidem bez maski, to musicie zapamiętać i to jest tak naprawdę najważniejsze. Kolejna maska, maska kota, jest to, o jeszcze zapomniałem wspomnieć, dzisiaj prawdopodobnie o 19 będzie streamek na Twitchu, a pomysł na ten filmik wczoraj na czacie mi wysłał użytkownik bodajże o niku Jarek albo Jacek, w tym momencie nie pamiętam, jeżeli oglądasz to możesz napisać w komentarzu, tak nie wiem, chyba Jarek, ale nie jestem pewien, bo właśnie chciał, żebym coś takiego nagrał, takie podsumowanie i wczoraj na czacie właśnie na live mi o tym napisał i bardzo dziękuję za ten pomysł, bo stwierdziłem, że to w sumie całkiem niezły pomysł. Dobra, wracając, i dzisiaj o 19 też streamek, jakby ktoś był ciekaw, to wbijajcie. Znowu sobie pogadamy, poogarniamy postacie i tak dalej, i tak dalej. Link w opisie. Dobra, dalej. Maska kota, czyli maska, powiedzmy, zwiadowcy, jest dostępna od poziomu 25. No i co? Tak samo jak w przypadku maski wojownika, czyli maski niedźwiedzia, obrażenia skalują się do obrażeń zwiadowcy, tym razem przelicznik HP jest razy 4, natomiast pancerz skaluje się do 25%. Jak zresztą sami widzicie, ja tutaj mam troszkę takich, powiedzmy, ściąg na boku zapisanych. Zaraz oczywiście, jeżeli chodzi o jak druid pokona, załóżmy, łowcę demonów, to on się może wskrzesić, ale to jest jakby logiczne. Zaraz tutaj przejdziemy do jego takich, można powiedzieć, słabych punktów i dlaczego być może ktoś może woleć wybrać sobie zwiadowcę albo wojownika zamiast druida, ale to na samym końcu. Tu już wam wszystko powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie z tego co widzę, dobra, jak teraz generalnie jako ta klasa, jak ona wypada już po takich suchych faktach, powiedzmy. Powiem szczerze, że jest to chyba jedna z najbardziej zbalansowanych klas w grze generalnie, w sensie pod takim względem, że pomijając oczywiście te trzy pierwsze podstawowe, czyli tam zwiadowca, wojownik i mag, to wydaje mi się, że z tych nowych klas jest ona naprawdę dobra i naprawdę zbalansowana. Jeżeli chodzi tutaj o robienie lochów, to na początku było takie przeświadczenie, że jeżeli mamy w lochach maga, to zakładamy maskę wojownika, czyli niedźwiedzia i przeklikujemy tego maga, natomiast wiadomo, na zwiadowców i na wojowników najlepiej zakładać tą maskę. Później okazało się, że nie, że jeżeli chodzi o lochy, co już pewnie wiecie z moich odcinków, to nieważne czy mag, nieważne czy wojownik, nieważne czy zwiadowca, lepiej mieć założoną maskę zwiadowcy. Pamiętamy, że posługujemy się tutaj inteligencją, więc w teorii ci magowie powinni mniej nam bić i tak dalej. W praktyce wygląda to tak, że Ciężko to porównać, w każdym razie no na pewno dla druida magowie to są bloki, mniejsze bądź większe, ale nadal bloki, coś takiego zresztą jak dla zwiadowcy, więc no na magach często się tutaj stoi, ale to pewnie wiecie z moich odcinków, więc nie ma co tutaj się rozwodzić na ten temat, ale co, no jeżeli tak jak mówię, chodzi o lochy, to generalnie maska wojownika w lochach za bardzo się nie przydaje, ja ją tu czasami zakładam, jeżeli w portalu mamy z maga, w sumie nie wiem czy słusznie czy nie, raczej nie, wydaje mi się, lepiej na tym zwiadowcy wszystko lecieć, no ale to akurat nie jest istotne. Tak jak mówię, nie zmieniajcie po prostu, ja często testowałem nawet na odcinkach, widzieliście, często tam zmieniałem maskę na przykład ze zwiadowcy na wojownika, jak mieliśmy jakiegoś maga czy coś i raczej nie dawało to tam powiedzmy dobrych skutków, raczej zabieraliśmy mu jeszcze mniej HP niż na tej masce zwiadowcy, więc generalnie do lochów maska zwiadowcy tylko i wyłącznie. Jeżeli chodzi o maskę niedźwiedzia, po takim wydaje mi się 350-370 levelu jest ona już bardzo dobra, żeby jej używać tak na co dzień, w sensie żeby po prostu w niej siedzieć, dlatego że jest to po prostu wojownik, nie? Więc no bardzo dobry w PvP, tutaj jeżeli chodzi o tą arenkę naszą nieszczęsną, no to wydaje mi się, że lepiej sobie radzi, aniżeli ta maska zwiadowcy, no bo po prostu jesteśmy wojownikiem, tak? Jesteśmy wojownikiem i tyle, no jesteśmy czołgiem, im wyższy level, tym wydaje mi się, że jeszcze lepiej sobie będzie radzić w ten sposób właśnie ta maska tego niedźwiedzia, także no jeżeli chodzi o takie powiedzmy PvP, no to maska niedźwiedzia, zwłaszcza po takim 300 poziomie, no tam 300 może nie, no tak jak mówiłem 350 około, natomiast jeżeli chodzi o lochy, no to maskę zwiadowcy polecam wam ubierać. Jest większa szansa, że walniemy jakiś hit z górnej półki, zwiadowca wiadomo więcej bije, więc na tych magów, tak jak mówię, w tych lochach generalnie lepiej tego zwiadowcę sobie trzymać, zresztą to ktoś tam pisał w komentarzach i generalnie no sprawdza się to, nie? Powiedzmy, że się to sprawdza na moim przykładzie, kto tam nie wierzy, to sobie może obejrzeć odcinki z Druida, gdzie właśnie sobie przeklikujemy lochy. No ale dobra, to nieistotne. Teraz tak naprawdę kluczowe pytanie i kluczowa odpowiedź, czy jest sens grać tym druidem, jeżeli, w sensie inaczej, czy jest sens grać wojownikiem albo zwiadowcą, jeżeli mamy druida? Powiem tak, no jedyny tutaj, że tak powiem, jedyne co może was przekonać do tego, to po pierwsze powiedzmy sentyment, na przykład jak ja bym nie miał teraz wojownika, to chciałbym go mieć dalej, mam tego na W40 wiadomo, ale sentyment do tarczy, do tego typowego wojownika, najprostszego i tak dalej, pierwotnego powiedzmy, no bo wojownik to była podstawowa klasa, która wychodziła razem z grą, no to jednak wybrałbym właśnie tego wojownika z sentymentu, nie? Zwiadowcę tak samo, można by wziąć z sentymentu, oczywiście tu jeszcze nie powiedziałem, w masce niedźwiedzia ma druid 25% szans na blok, a w masce kota 50% szans na unik. To jakby, no przejmują po prostu cechy tych dwóch klas, w zależności od maski. To jakby myślę, że każdy rozumie. Więc jedna rzecz to jest sentyment i druga rzecz, która może być dość dużym minusem, to jest to, że druid dostaje zawsze 33% HP z Firebola Paladyna, co tak naprawdę sprawia, że druid wydaje mi się będzie dość słabo stał na paladynów, jeżeli będziecie grać na serwerze, gdzie jakiś tam paladyn będzie mocny powiedzmy, bo raczej wiadomo, mało ludzi gra paladynem, ale na każdym serwerze znajdzie się przynajmniej jeden, dwóch, którzy będą faktycznie mocni, no to ten druid może dostawać faktycznie ostre wciry. Tak jak mówię, zawsze tą 1/3 HP dostaję z tego Firebola i to widać, ja to już mówiłem w którymś odcinku, tutaj na przykład mamy snajperkę jako paladyna i mimo, że ja mam o wiele lepsze statystyki, mimo, że mam już maksymalne runy, to też nieraz z nim potrafię przegrywać. Wydaje mi się, że jeżeli on te runy sobie zrobi maksymalne i tak dalej, to nawet większość walk z nim będę przegrywał. Także no z tym tutaj różnie bywa, no wiadomo, że druidem wiadomo, że jakby to musicie sami ocenić, nie? Dla porównania tutaj, jeżeli chodzi o na przykład wojownika, takiego zwykłego wojownika, to dostaje on mniej niż 33% swojego HP, natomiast może inaczej, powiedzmy to tak, jeżeli gramy paladynem, to bijemy normalnemu wojownikowi mniej niż 33% jego HP oraz 25% swojego HP, czyli wiadomo, no jeżeli jakby nasze HP wynosi, 25% naszego HP wynosi więcej niż 33% HP tego wojownika, którego bijemy, no to on jakby więcej niż te 33% nie dostanie. W przypadku zwiadowcy albo zabójcy jest podobnie, tylko że zamiast 25% HP właśnie tego celu, czyli tego zwiadowcy bądź zabójcy, dostaje 20% HP. No to jest jakby logiczne, no zwiadowca ma tam mniejszy przelicznik i tak dalej oraz zabójca. Natomiast tak jak mówię, no druid dostaje zawsze 1/3 swojego HP. No i jest to dość, tak jak mówię, w PvP bolesne, więc no tutaj, tak jak mówię, klasa jest bardzo zbalansowana, bardzo przyjemnie się nią ciśnie w lochach, jak na masce właśnie zwiadowcy, bardzo dobra też jest w PvP na masce tutaj wojownika, natomiast wydaje mi się, że nie jest do końca najlepsza, właśnie ze względu na tego paladyna, nie? I to może boleć, że jednak tu niby jesteście wojownikiem, a jednak z tymi paladynami macie jeszcze gorzej. Wojownik już ma ciężko z paladynem, tak czysty wojownik z normalnym paladynem, a tutaj jeszcze może być to no, o wiele cięższe, nie? Zresztą no, to co wam przeczytałem przed chwilą. Więc tutaj generalnie no, wygląda sprawa tak, że na paladynów jest słabo, na całą resztę jest git, jeżeli chodzi o to PvP. No i tak moim zdaniem, tak jak mówię, ten druid jest naprawdę bardzo dobrą klasą, jest naprawdę zbalansowany. Jeżeli jednak macie, że tak powiem, takie wątpliwości, czy faktycznie go wziąć, czy na przykład, nie wiem, jakoś tam inaczej. Jeżeli chcecie mieć takie dwa w jednym, to jak najbardziej druid to jest bardzo dobry wybór, bo jest bardzo dobrą klasą. Jeżeli jednak skłaniacie się ku którejś tam klasie tej pojedynczej, czy na przykład zwiadowcy albo wojownikowi, no to polecałbym jednak wziąć którąś z tych dwóch klas, no bo tak jak mówię, no z tymi paladynami w przyszłości w PvP może być problem i może was to denerwować na tym druidzie, ale generalnie jest to bardzo ciekawa klasa, bardzo zbalansowana wydaje mi się i bardzo dobrze sobie radzi w lochach, jak i w PvP. Bardzo też fajnie tutaj wygląda, jak widzicie, komplet tych itemków, zwiadowcy oraz tutaj broń maga, bo właśnie takimi itemami on się posługuje. Tu ma zwiadowcy, natomiast broń ma maga, tak jak mówię. I jest bardzo dobrą klasą, nie? Więc jakby tak jak też mówię, no paladynów nie jest wcale tak dużo na serwerach, bo raczej ludzie nimi nie chcą grać, no bo jednak tutaj problem jest taki, że po prostu no wiadomo, ciężko się nimi robi lochy, druidem się robi o wiele lepiej. No wybór należy do was, nie? Wybór należy do was, tak naprawdę ja wam tutaj podałem plusy i minusy. Czy ja bym obecnie, jeżeli miałbym wybierać druida, czy na przykład wojownika, wziąłbym wojownika? Tak, natomiast jeżeli bym miał wybierać na przykład zwiadowcę czy druida, wziąłbym w tym przypadku druida, więc jakby no to wszystko zależy od waszych preferencji i tak dalej, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jednak ten druid jest dość ciekawą klasą, dość fajną i naprawdę można się nim fajnie pobawić, także jak najbardziej na plus, troszeczkę można powiedzieć, że naprawili te swoje błędy z poprzedniego polskiego serwera tak naprawdę, bo wtedy mniej więcej wychodził Łowca Demonów, który okazał się praktycznie totalną klapą, więc to naprawili troszeczkę, zrehabilitowali się powiedzmy tym właśnie druidem i jest jak najbardziej git. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to zostawcie standardowo kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu oraz opisie, wbijajcie na Twitcha, który też jest w opisie i w przypiętym komentarzu dzisiaj, prawdopodobnie o 19:00, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie live'ik. I co wam mogę powiedzieć, tak naprawdę tyle, jeżeli jakieś jeszcze macie wątpliwości, to piszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!